Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a moim i Państwa gościem jest Pan Wiesław Zając, członek zarządu powiatu wrocławskiego. Dzień dobry, Panie Starosto. Witam serdecznie Pana redaktora oraz telewizję Echo. Panie Starosto, nie ukrywam, że na początku chciałem troszeczkę tutaj odstawić prywaty i bardzo serdecznie Panu pogratulować, bo jak usłyszeliśmy, został Pan ponownie dziadkiem. O tak, tak, tak. Zostałem ponownie dziadkiem, jestem z tego bardzo dumny. Jest nas już dwóch wnuków, obydwaj są tacy, że zabierają mi większość czasu wolnego. Super. Ale jest to radosne chwile. Także dziękuję bardzo za gratulacje. Panie Starosto, w marcu nad powiatem wrocławskim pojawił się całkiem spory dron, który krążył nad wieloma miejscowościami. Państwo oczywiście wiedzieli, jaka jest jego misja. Co on robił w powietrzu? Proszę Państwa, no chciałbym uspokoić. Ten dron nie lata po to, żeby straszyć, nie lata po to, żeby bombardować, nie lata po to, żeby kogokolwiek karać. Ten dron jest nam pomocnym narzędziem w tym, żebyśmy mogli właściwie ocenić sytuację, która jest w naszym powiecie. No jest ona taka no nieciekawa w związku z tymi zanieczyszczeniami, które się pojawiają w atmosferze i dlatego ten dron ma służyć nie tyle powiatowi, co społeczeństwu. Dlaczego społeczeństwu? Dlatego, że poprzez to, że jeżeli będziemy mieli informacje, gdzie jest największe zasadzenie, że tak powiem, czy największa ilość zanieczyszczeń, będziemy po pierwsze mogli społeczeństwo informować, a po drugie no, przeciwdziałać temu, żeby go nie było. Między innymi takim działaniem jest nasz program, w którym uczestniczymy, żeby wymienić stare kopciuchy na inne źródło mniej emisyjne. Mm-hmm. Ja wiem, że Państwo chcecie ocenić właśnie te rejony, które są zielonymi płucami powiatu, a te, które są najbardziej doświadczone smogiem. Czy po tych pierwszych lotach macie już Państwo jakieś informacje, jakąś wiedzę na ten temat, jak to wygląda? To znaczy mamy takie pierwsze obloty, które są szacunkowe. Nie chcielibyśmy tutaj w tej chwili podawać konkretnych miast i gmin. No można by powiedzieć krótko tak, że tam, gdzie jest największe uprzemysłowienie, tam niestety jest no, najgorzej, prawda? Chociaż nie sam przemysł tutaj szkodzi, bo też skupiska domków jednorodzinnych i można by powiedzieć tak, że te stare wsie, gdzie ta zabudowa jest jeszcze stara, one jakby przeważają w tym zanieczyszczeniu. Ale to nie należy tego generalizować. To po prostu trzeba zebrać wszystkie dane i wtedy dopiero konkretnie pokazać na liczbach. Niemniej jednak jest problem. W telewizji Echo 24 robiliśmy już trochę programów na temat smogu, rozmawialiśmy z wieloma fachowcami i taki ogólny ogląd sytuacji jest następujący. Po prostu trzeba wymienić te najstarsze piece węglowe, te tak zwane kopciuchy, na nowe formy pozyskiwania energii cieplnej. Samorządy na terenie Polski, także i powiatu wrocławskiego, tak jak i rząd zresztą, uruchomiły całą masę różnego rodzaju fajnych, dotacyjnych programów dla osób, które chciałyby się tych kopciuchów pozbawić. Jak to wygląda na terenie powiatu wrocławskiego? No myśmy w zeszłym roku puścili taki pilotażowy program. Zrobiliśmy dotacje do wymiany kopciuchów i nie tylko kopciuchów, bo też do fotowoltaiki. I ten program został uruchomiony ze względu na procedury, został uruchomiony na przełomie września, właśnie sierpnia, września. Zaistniał bardzo szybko. To były dotacje w kwotach 3000 od jednego gospodarstwa. No i wbrew temu, co nam się wydawało, rozeszło się bardzo szybko. W związku z tym w tym roku ponowiliśmy i przeznaczyliśmy większą kwotę. W tym roku przeznaczyliśmy kwotę na ten program 200 tysięcy złotych. Mhm. Głosiliśmy nabór w styczniu, żeby ta realizacja przebiegała sprawniej, bo do końca roku musimy się zgodnie z naszymi przyjętymi zasadami rozliczyć, żeby beneficjenci mieli jeszcze czas na rozliczenie.
I znowu ku naszemu zaskoczeniu limit wyczerpał się już na koniec stycznia, więc ta informacja też nas bardzo zaskoczyła. W związku z tym jesteśmy po rozmowach wstępnych w zarządzie, że prawdopodobieństwo, że uruchomimy ponowne środki czy dodatkowe środki i uruchomimy i ogłosimy nowy nabór od miesiąca, myślę, że maj, czerwiec, żeby zaspokoić, bo tych wniosków było bardzo dużo. Przyjęliśmy 75, mogliśmy udzielić dotacji 66-67, bo to jest znowu kwota 3000. No i okazuje się, że ciągle dopytują ludzie, więc w związku z tym, skoro jest zapotrzebowanie, a jest to sprawa pierwszorzędna, żeby te piece wymienić, i jeżeli dopóki są chętni, dotąd chcielibyśmy pomagać. Panie starosto, ja myślę, że to też jest bardzo dobra informacja, bo to znaczy, że ludzka świadomość dotycząca problemów smogowych wzrasta, a to jest gigantyczny problem. To jest tak, że w skali kraju co roku z powodu smogu umiera kilkadziesiąt tysięcy osób. To są liczby porównywalne z tym, co mamy w tej chwili związanego z koronawirusem, więc to nie jest problem, który można by bagatelizować. Tak, ma pan rację. To jest wielki problem. Mnie z kolei cieszy, że coraz więcej starszych ludzi rozumie ten problem, bo tutaj troszeczkę takie było zachwianie, prawda? Młodzi ludzie budujący domy, oni wiedzą, o co chodzi. Na nich też i prawo trochę nakłada, że te źródła muszą być już czyste, w miarę sprawne. Natomiast ze starszymi był problem, ale tutaj duża informacja od strony naszego Wydziału Promocji, ale też duża informacja generalnie w kraju o tym, że Fundusz Ochrony Środowiska, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska też bardzo mocno się włączały i my tylko jakby uzupełniamy tam, gdzie możemy to zrobić. Panie starosto, mnie się wydaje, że ten program pewnie będzie musiał być jeszcze kontynuowany. Państwo myślicie o tym, żeby w kolejnych latach były podobne edycje? No tak jak powiedziałem, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to na pewno będziemy starali się sprostać temu zapotrzebowaniu, chociaż no jakby drugim zagadnieniem, które jest równorzędnie dla nas ważne w związku z tym, że nadzoruje Wydział Ochrony Środowiska, to jest też woda, która ona nam tutaj raz, że ucieka, drugi raz zalewa i też koncentrujemy się na tym, żeby szło to jakby równolegle. Gromadzenie wody czy gospodarka wodna z czystym powietrzem, bo to jedno z drugim się, wbrew temu co się można by sądzić, to się bardzo ściśle wiąże. Projekty związane z czystym powietrzem, projekty związane z wodą, ale to nie są wszystkie projekty proekologiczne, które Państwo prowadzicie w starostwie. Czym jeszcze się zajmujecie? No głównie to są rzeczy tego typu, że no, nadzorujemy, prawda? Cały nadzór na tyle, na ile prawo nam tutaj zezwala, bo część rzeczy z powiatu zeszło do Urzędu Marszałka, część rzeczy przejęły Wody Polskie, ale cała sfera ochrony prawnej i cała sfera no, dbania o to, żeby decyzje wcześniej wydane były realizowane zgodnie z tym, co było wydane, prawda? W związku z tym to jest bardzo duży nakład pracy, ponieważ powiat wrocławski rozwija się bardzo intensywnie. Powiat wrocławski to jest jeden chyba z najbardziej chyba uprzemysłowionych w tej chwili na Dolnym Śląsku regionów. W związku z tym no, gro ludzi musi być zaangażowanych w pilnowanie tego, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby prawo zostało łamane w tym zakresie. Jakiego rzędu środki co roku wydawane są na te działania proekologiczne z budżetu powiatu? No oprócz tych programów, które mówiłem, że to jest czyste powietrze, to jest 200 tysięcy, to jest 320-350 tysięcy w zależności też od zapotrzebowania. To są spółki wodne, które regulują stosunki wodne.
To są rzędu 80 tysięcy programy związane z ekologią czy z propagowaniem ekologii typu na przykład konkursy ekologiczne, zajęcia ekologiczne dla szkół. No, troszeczkę nam te plany pokrzyżowała pandemia, gdzie trudno młodzież ze szkół zbierać w jednym miejscu, ale nie rezygnujemy z tego, próbujemy to zrobić w innej formie, ale cały czas ta ekologia, chcielibyśmy, żeby cały czas ta ekologia, ona w naszym powiecie była ważnym czynnikiem. A teraz coś zupełnie innej beczki. Nie dość, że wszyscy mamy problem z pandemią koronawirusa, to jeszcze na granicach naszego powiatu wrocławskiego pojawił się problem z ptasią grypą. Państwo, z tego co wiem, podjęliście już konkretne działania w tej sprawie. Tak, dzisiaj wyszło zarządzenie, czy ogłoszenie zarządzenia, jeżeli chodzi o ptasią grypę. Ona się pojawiła w powiecie trzebnickim. Rzeczywiście w granicach, graniczymy z powiatem trzebnickim, z miejscowościami takimi jak Siedlec, Pasikurowice, Godzieszowa. W związku z tym siłą rzeczy musiały być te wsie, że tak powiem, objęte ochroną i objęte tym zapowietrzeniem. No i musimy pilnować przestrzegania tego. No, ptasia grypa, ona co roku większym lub mniejszym nasileniem się pojawia. No i jest to też problem dla naszych gospodarstw, dla naszych rolników, którzy po prostu no, muszą dbać o to, żeby to się odbywało w sposób cywilizowany i zgodny z prawem. Panie starosto, a czy ptasia grypa jest groźna dla ludzi także? Nie wyklucza się, z moich informacji nie wyklucza się, że ona w jakiś sposób oddziaływuje. Może nie jest bezpośrednią przyczyną typowego zachorowania przez człowieka, ale w jakiś sposób oddziaływuje na istnienie, prawda? Bo to zwierzęta, bo to potem no, jakby kontakt z tymi zwierzętami. I należy na to uważać. Trzeba zachować jak największą ostrożność, czyli dokładnie to, co musimy czynić w tej chwili wszyscy. Panie starosto, bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24. Ja chciałbym jeszcze tylko tu państwu powiedzieć, że dziś pojawił się bardzo wielki problem. Jutro zbiera się zarząd i w związku z sytuacją pandemiczną w naszym powiecie, bo ona się bardzo intensywna rozwinęła w przeciągu 3 dni, no mogą nastąpić ograniczenia w kontaktach z powiatem, to znaczy ze starostwem powiatowym, w związku z tym, że no, są wydziały, w których 50% ludzi jest w tej chwili albo na obserwacji, albo obserwacja plus COVID. W związku z tym będzie troszeczkę przeorganizowana sytuacja, w związku z tym też prosimy naszych interesantów, prosimy naszych mieszkańców naszego powiatu o wyrozumiałość, bo nie możemy doprowadzić do tego, żebyśmy się całkowicie zamknęli, bo to by sparaliżowało życie nie tylko nas jako jednostki, ale też i mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję panie starosto za tą informację. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą wyrozumiali. Wszyscy rozumiemy to, co się dzieje. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za rozmowę.